Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Farming Center 22, oczywiście seria Elengradzik. Dzisiaj oczywiście lecimy ze żniwami soi na nowych dwóch polach. No a obok nasz polu 16 kosi sobie John Deere z przystawką do słonecznika. No i tyle. A ja dzisiaj zabrałem za soję, bo nie chciałem kosić słonecznika. Bo jest słonecznika tyle do koszenia, że jeszcze prawdopodobnie w kolejnym odcinku raczej już nie będę kosił, no ale... Ale kosimy sobie soję, bo to są nowe pola, kupione świeże, więc warto by było na nowych polach pojeździć niż na tych moich, tak powiedzmy, starych polach. Więc dzisiaj koszę soję sobie fendem. A do koszenia mam dwa pola, więc na spokojnie. Tutaj John Deere też ma do koszenia dosyć dużo pól, więc na spokojnie. Ile skosi, tyle skosi na odcinku. Resztę poza odcinkiem będę musiał kosić i tak. Bo może jeszcze będzie tak, że jak uwinę się dość szybko z tą soją, to jeszcze sobie ogarnę przystawkę do słonecznika, do tego, do fenda i będę na dwa kosił. Też tak może być. Oczywiście rzepak zasiany, co wiecie z poprzedniego odcinka. No i nie miałem co robić na sierpień już, więc dlatego razu sobie przewinąłem do października, żeby kosić tą soję. I co będę siał po soi? Tego nie wiem. Czy przez przypadek sobie jak robiłem kontrakt? Czy nałożenie, nie pamiętam. Znaczy no kontrakt na nałożenie tutaj na 17. Przecież zapomniałem sobie, że to jest moje pole już i tak sobie wjechałem już na pole. Ale trudno. Za, jak to się mówi, za głupota trzeba płacić. Ale myślę, że w kolejnym odcinku jeszcze się zobaczymy. Na październiku. Przecież może wiosną. Zależy jak to będzie z krowami. Bo ja nie wiem jak to jest z krowami, bo gnojowicy jest dosyć dużo, więc przydałoby się to wylać. Po jakimś polu na po soi. A może w słoneczniku, obojętnie. Najlepiej w słoneczniku, bo blisko by było, bo by byłoby tylko miał przez drogę. A obornika nie wiem ile mam, muszę zobaczyć, ale obornik to tam na spokojnie. Obornik sobie do wiosny wytrzyma. Słoma. Gdzie ten obornik jest? To jest 52 tony prawie. 51 ton i 66 gnojowice. Chyba gnojowice prędzej wywiózł. Bo obornik to wiadomo, mogę sobie na wiosnę wywieźć. I wtedy na wiosnę wiadomo, mogę przeciągnąć talerzówką i siać. Dobra, tutaj John Deere się sypie. Najmniej próbuje. Pewnie zaraz zaskoczy, że jest zablokowany. Chyba, że kolega ogarni. Ale chyba nie ogarni z tego, co widzę. No dobra, wykręcił. Ale John Deere stoi dalej. No nic, puszczę tu na razie pracownika, niech sobie kosi. A ja idę zobaczyć, co tu się stało. Po prostu ta przystaweczka jest trochę za duża może dla cosplaya. Nie wiem. Ale zrobię tak, o. Tak niech się wysypuje i tyle. A ja idę szybko do mojego fenda. A promocje są takie, czyli mam John Deere 8R, Metal Techa fajną przyczepę. No. Tutaj do drewna, owiarkę z Gmaila i Grimma. I scyzarki Grimma dwurzędową. Oczywiście z modów. No tak wygląda to. Co i trochę będzie. Bo już mam 8 ton. A mam jeszcze jedno całe pole. Miałem oczywiście 130 tysięcy na początku odcinka. Nie wiem czy ktoś widział, czy ja to przed odcinkiem spłaciłem, ale chyba przed odcinkiem jednak spłaciłem. No to po przewianiu miałem 130 tysięcy, ja spłaciłem te 110 tysięcy kredytu i mam 1 400 000 chyba, czy tam 1 300 000 jakoś tak. 1 370 000 dokładnie kredytu jeszcze. Nie wiem czy teraz będę ładował w kredytu, czy będę czekał, czy może ładować w pola dalej, bo pole tutaj 13 kupiłem, to poza odcinkiem chyba kupiłem. Coś to ja chyba nawet na sierpniu to mówiłem. 13 się będziemy kosić, a?
A teraz sobie zobaczę jeszcze cenę 12 na przykład. Jest na plusie i to dosyć dużym plusie. No wiadomo, chciałbym urwać jak najtaniej pole. O, tu jest o 200 tysięcy dwójka. No ale wiadomo, że nie będziemy stać, bo to nie jest na dziś. Zobaczymy, zobaczymy, bo olej będzie przerabiany cały, więc... Tak na dobrą sprawę, to ja nie mam nic chyba w sylosach na sprzedaż. No co ja w ogóle w tym sezonie miałem? Nawet nie pamiętam. Nie, nie mam nic na sprzedaż, dobra. Czy ja w tym sezonie w ogóle listopada nie będę obchodził? Jeśli można tak to powiedzieć. Dopiero będę w lutym kasę zarabiał ze słonecznika. No a soję to dopiero w czerwcu. Może jakąś kukurydzę bym wreszcie zasiał? Przecież kiszonki mam dużo. A może ziarnówkę bym sobie zrobił? Jakieś kukurydzę na ziarno? Nie wiem, może jakieś jedno pole? Może by pomyślał o tym? Nie wiem. A ładna pogoda dzisiaj. Trzeba to zaraz posprzątać. To co, twoje wszystko już skryj. No dobra, to zaraz dokryj. To co do prania, bo to nic. Tedy jo. No to na czym skończyłem? A na lutym skończyłem, sobie przypomniałem. Nie, no ogólnie szybko idzie kaszenie, no 13 na godzinę to jednak 3 km na godzinę ten header robi robotę, tak? To nawet widać. Że dość fajnie to ubywa. No, Zondy Rezi 15 z przystawką, ale wiadomo, to jest specjalna przystawka. Więc no to tam trochę szybciej pójdzie. No ale ja tym moim headerem do zboża mam tam tylko samą szerokość, więc tylko 2 km wolniej jadę, więc dużo mu nie odstaje. No ale wiem, że w kolejnym odcinku będę chyba gnojowice robił. Jest październik, może bym zasiał coś? Nie wiem ile mam słomy tak naprawdę. Muszę zobaczyć ile mam słomy. A tak to bym może jakieś jedno pole sobie ogarnął tutaj. Może jakiś jęczmień... A nie, na jęczmień już chyba za późno. Znaczy, no mogę zasiać, ale to wtedy w lipcu go zbierał. Rzepak będzie... Rzepak też będzie w sumie w lipcu, więc... No jest to jakaś opcja, nie? W zbiorniku 15500. 2 3 na 3 z haczykiem będzie przejazd, więc przejadę sobie tak. Zaraz się wysypie ładnie, elegancko i będzie gitara. No, muszę dusić ten Elengrada. Chodzi mi o pola. Bo jednak trzeba skończyć tą serię. Trzeba. No wiadomo, że szybciej niż Holberon to się nie skończy, ale... Ale teraz wszystko robię pod pieniądze sieje. Czyli się dużo soi sieje, dużo słonecznika, żeby na olej przerobić. A teraz chyba sobie sorgo na wiosnę sieje, bo sorgo też jest dobrze płatne. Za sorgo też dobrze płacą, więc czemu by nie? A zawsze to jakaś nowa oprawa. Sobie chyba podzielę sorgo z... Może owsem na wiosnę? Bo owiec też by było ciekawie zasiać. No i najszybciej kupić ten teren. Jakby tutaj ściąć tą łąkę. No i oczywiście pole zrobić, bo tutaj się trochę ciężko już jeździ. A tak to by po prostu w tą stronę jeździł. Jakoś, nie wiem jak on by to zrobił, ale jakby tam pojeździł tutaj. A ten tam ma około pół pola skoszone. W punktach mogę zobaczyć ile ma skoszone. A punktów ma przejechane
400 na 600, no to ja... Więc on ma 5 minut jazdy jeszcze. A to nie chodzi o minutę jazdy, tylko mi chodziło bardziej o to, ile ma zrobione. Czyli ma jakieś jedną... Jedną trzecią jeszcze do przejechania. A, bo on jechał na pewno, dobra, dlatego tak się dziwi. Że kurde tak patrzy, jedna trzecia, a on dopiero jest przy brzegu? Dobra, no to coś mi tu nie pasuje. No ale dobra. Już 20 ton słonecznika jest, więc już olejarnia będzie miała co robić. Trochę tego słonecznika będzie, więc... Nie ma lipy. A wiadomo, że jak się dużo oleju zrobi, no to dużo kasy będzie, tak. Bo w sumie to ten olej jest tylko pod kasę zrobiony. Bo, tak jak mówiłem, trzeba dusić jak najszybciej Elegrada, dużo nabytków popływać. Przede wszystkim dużo pól, bo kombajny na razie dają radę, siewniki mam dwa. Ewentualnie może jakiś ciągnik do wałów jeszcze jeden. Już tejer mój ten mały da radę z wałami. Trochę się będzie męczył na górach, ale na płaskim będzie szedł jak diabeł. Na płaskich polach to będzie szedł jak diabeł. Czyli co, sztejery dojdzie do siewnika, jak na razie. A Landini z sztejerem drugim do wałów. Tak to niestety na razie musi wyglądać. Dobra, tu puszczę pracownika. Niech on mi w sumie dokosi te pole, bo mam tutaj dwa przejazdy. Aha, super, że w ogóle mi wypchnął tego, mojego dojcza. Bo mój dojcz tak nie stał. Chyba, że ja go tak postawiłem. Też tak może być. Myślę, że powinien to zmieścić. Właśnie nie wiem, kurde, czy on to zmieści, czy nie. Tak w tym trochę jeszcze do kuszenia zostało, no ale już tutaj są krótkie przejazdy, co mu to. Powinien to zmieścić, nie? Zostało mu to ile? 200 punktów do przejechania? Jakoś tak. Około 200 punktów zostało do przejechania, więc... Ile można 200 punktów jechać? Tam pisał niby 5 minut roboty, tak? Ale wiadomo, jak to jest. Dzisiaj sobota, więc odcinki nagrywam na zapas. No i teraz muszę iść jeszcze na Enkrika i fleta na osadzie ogarnąć. Nagrać i będę miał cały tydzień nagrany znowu. I wtedy od poniedziałku znowu, chyba tak sobie powoli już nagrywać. Albo dzisiaj wieczorem jeszcze będę nagrywał coś. Na pewno wieczorem będę nagrywał, no bo jest dopiero 12, tak? A ja postaram się jeszcze Enkrika ogarnąć dzisiaj. No to mam chyba przygotowane wszystko pod odcinek. Tylko nie wiem co tam jest za roboty właśnie. Dobra, ten sobie kosi. Jeszcze ten przejazd mu zostanie. Więc ja sobie przeprowadzę sobie tego sztejera na drugie pole. No sobie to ładnie dokosi tam. Na Jandirowie zostało 5 minut, a ma już 2 tony w zwierniku, więc no kurde, no może tak na styk być. Bo kosić będziemy tutaj. Za drogą. Nie no, nie będę przez te słupki przejeżdżał, no to sam. Tutaj sobie stanę i tam od tej prostej będę kosił, więc... W sumie w tą stronę chyba tak jak teraz to jest trochę dalej. Już niekoniecznie. Dobra, tak musi stać tyle. Dobra, ten tu robi ostatni przejazd, więc niech nawraca. A jedę zobaczyć jak tutaj ten urzędowy idzie. Powiem wam, że dosyć... A on jednak 25 jedzie na godzinę. Okej, okay, dobra. Bo jednak tą przystawkę mu skręciłem na 25. Dobra, okej. Okay. Myślę, że on jednak 15 jedzie. Jednak myślałem, że on 15 na godzinę jedzie, a nie 25, no ale dobra. Dlatego tak szybko to idzie. A zostały się 3 przejazdy, więc... Pół zbiornika, 3 przejazdy. Ciekawe, ile będzie miał do końca przejazdy. No tak kurde... No nie wejdzie, ty. No nie wejdzie, bo już mam 6 ton, to nie wejdzie. Muszę się niestety wysypać.
No poważnie, zapomniałem o tym, że ja 25 na tym przystawce sobie. A jak sobie jakoś to ja tak na prędkości patrzyłem zbytnio, jak on tam jedzie. Ale najważniejsze jest to, że ideal dojeżdża do końca i ja tutaj Jindyra dosypuję i on sobie tylko się trzy przejazdy ty. Nie wiem. Się zbiór słonecznika na pewno, ale widzę, że po odcinku będę miał ciul roboty. Jeżeli ja mam cały słonecznik poza odcinkiem skosić. Gdzie jedziesz, panie? Przecież tu wszystko skoszone. No, a jeszcze pół zbiornika, czyli dało tam 16 i tu 8. No to dało 24 tony z tego pola. 24 razy 4, fajne pieniądze. 100 tysięcy prawie z tego pola dało. Więc no grubo, grubo, jak dało 100 tysięcy z tego pola. Bo tam za 4200 będzie stało, no to 100 tysięcy z samej dziesiątki, tak? No to dobra, 100 tysięcy zwrotu, a za pole zapłaciłem 108 tysięcy, więc no całe pole w sumie na jeden zbiór się zapłaciło. Więc no ciekawie, ciekawie. Nie ma to tamto, ciekawe, ciekawe. No ale słonecznika też mam dużo do koszenia, więc będzie co robić. Więc nie będzie nudno na odcinkach. Teraz już mógłbym odczepić sobie ten header, nie dobrą sprawę. No ale no nie wiem, trzeba jeszcze pole skosić całe. Nie będę mógł. Powiem sobie tak. Dobra. Ile mamy minut? 18. No wiadomo tutaj. Jeszcze trochę do koszenia jest, no. Właśnie kurde, nie wiem. Nie chcę mnie zbytnio dzisiaj nagrywać tego Lengrada. Ale jeszcze sobie coś tam pokosimy, nie? Coś tam sobie pojeżdżę chwilę. Ewentualnie tam to już skończył pole. Więc muszę zrobić podmiankę małą. Że ja sobie chwilę słonecznika pokoszę. Na 11, nie wiem, nie, ale chwilę sobie pojeżdżę. A tutaj będzie sobie pracownik kosił. Tak trzeba będzie zrobić. No bo wiadomo, odcinek musi być. Do 30 minut, 30, 12 minut, to sobie chwilę pojeżdżę z tym słonecznikiem, bo słonecznika powinno być raz dwa nakoszone. No wiadomo, soja ciekawsza jest, jako, znaczy słonecznik jest w sumie ciekawszy, no bo specjalna przystawka, tak? Więc zaraz będę kosił, tylko nie wiem w którą stronę. Chyba tak jak teraz jadę, będę kosił i tyle. Najpierw musi zapalić silnik, no dobra. Tak prawdopodobnie cały się nie wysypie, więc... I tak po odcinku będę miał dużo do koszenia, bo będę miał raz, dwa, trzy, cztery, pięć pól w sumie do koszenia. To taki dziwny kawałek, no w sumie tylko ta trójka z czwórką będzie taki dobry kawałek do koszenia. A tak, to tam jakieś wygibasy będą do koszenia. Ten konik polny będzie tylko do koszenia. Dobra, sypanie, ile tam wysypiesz, tyle wysypiesz. Tu jest 30 ton już na przyczepie, więc elegancko. No a resztę poza odcinkiem skoszę. Nie dawaj, jakbym od początku odcinka prawdopodobnie zakosił.
To bym dużo więcej skosił, no ale no, nie chciałem takich rzeczy. Na 32 tony, to pełna wszczepa jest. Pełna wszczepa słonecznika. Czyli 16 ton... 16 ton, 16 tysięcy litrów oleju, tak? 16 tysięcy litrów razy 6? No to da jakieś 150 tysięcy. Nie, czekajcie, ja liczę. 10 razy 6 to jest 60. I 6 razy 6 to jest 36. No, czyli 100 tysięcy znowu da. Czyli 100 tysięcy do zaleju. No to za każde pole po 100 tysięcy. Jakby za każde pole dostało 100 tysięcy, to łopań. Już na pewno za tamte dwa moje małe nie dostanę 100 tysięcy, no ale... Ale za ten słonecznik na tym dużym polu to mogę dostać nawet i... Czemu zakończył pracę? To jest ten kombajnem i tak. No, czyli jakbym dostał na każde pole 100 tysięcy, no wiadomo, że trójki i czwórki dostanę pewnie z 300 tysięcy. Bo tam trochę tego słonecznika da. Więc na każdym polu powiedzmy 100 tysięcy, to kurde, tak tych pól mam chyba z 8 do koszenia. No to 800 tysięcy? Jakoś tak to wchodzi. No, poczujmy tą prędkość przez chwilę. Ogólnie mógłbym jeszcze Alt-0 kliknąć, to wtedy bym w ogóle 40 na godzinę kosił. Ale nie będę takich cyrków robił na odcinku. Tak to już jest nierealne, że ja te 25 na godzinę jestem przystawką, no. Ale trudno. Tutaj w sumie jak najbardziej pod prosty kąt mógłby kosze. Pod proste pole. Zrobię, bo jak tutaj po odcinku będzie pracownik prawdopodobnie kosił. Bo kurs pewnie raczej nie będzie kosił. Bo tu będzie tyle pokoszone na tym odcinku, że tego pola będzie tyle skoszone, że tylko za pracownik da radę. Czy da radę. Kurs pewnie też by dał radę, ale bym musiał wszystko od nowa kosić prawdopodobnie. A jak będzie w kwadrat ładnie pokoszone, to kurs pewnie nie jest potrzebny. To się ładnie zrobi poprzeczniak. Nawet nie będę robił chyba na prosto tego klina. By za dużo zabawy by było, zanim ja bym to wyciął. A ja mam pół zbiornika już. Trzeba szanować miejsce zbiorniku. Więc jedziemy tak, jak jest, tyle. Taki dziwny kształt te pole ma, ale jak tu będzie 13 dorzucone tego, to będzie fajnie co jeździć po długości. No, same szóstki się trafiły. Jaka fajna cyfra. 6 szóstek było, bo było 6666. 6 ton 666 kilo i 66%. No, same szóstki się trafiły. Dobra, 80%. 83% nawet. Więc panie Mencen. Dobra, tutaj sobie wjadę. Tak pewnie do końca nie dojadę. To już jest pewne, że do końca nie dojadę. Już mam 90. Może? Kurde? 93? 94? Ja dojadę, ty na styk. 87? Albo i nie dojadę? Patrz, no nie dojechałem. Czyli w sumie moja pierwsza teoria była najbardziej trafna, że nie dojadę. Ale dobra. Bywa i tak. No i jadę wysypać nie soję, tylko słonecznik. Dobrze, że nie odpalałem, bo chciałem go drugi raz odpalić. Przejedziemy się. No i soja będzie, akurat będzie czynić 30 minut. To jest 24 minuta. A wiadomo, pokazałem trochę soi i słonecznika, więc jestem zadowolony. Jak dobrze pójdzie, to słonecznik cały skoszę. Chociaż... Zależy... Nie wiem, zależy jak szybko pójdzie ten słonecznik. Jeżeli pójdzie w 10 minut, to ok. Jeśli będzie dłużej, to zostawię sobie poza cienkiem do kuczenia. Tak poza cienkiem... Ale znak wywalił. Tak poza cienkiem będę miał dużo do koszenia, bo będę miał to największe pole do koszenia i te... 4 małe.
Siódemka też już w sumie taka mała nie jest. To szóstka teraz chyba jest najmniejsza. Aktualnie, bo potem jak będzie piątka, to wiadomo, że siódemka będzie najmniejszym polem. Więc no, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Czas pokaże. No dobra, sypiemy ten słonecznik, bo trzeba jechać odebrać kolejną partię. Dobra, sypam. Dwunasta dwadzieścia jest. Więc no... Dzisiaj 21 października jest. Z tego sobie zdać u góry. No w sumie to zaraz będzie ten listopad, co tam góry pokazuje. No dosyć szybko ten czas leci. Na prawdopodobnie w grudniu. Może w listopadzie, zależy jak to będzie, bo... Albo grudzień, albo listopad się pojawi... Krug za płotem. Bo miała być reaktywacja tej serii, ale... będzie za niedługo. Bo Kruk już gadał, że się zbliża. No tam za tydzień albo za dwa powinien mieć nowego kompa Kruk, więc będzie... Będzie co robić. No i dobra, ten sobie tu kosi ładnie, niech sobie kosi. Dobra, sypiemy. Jeszcze jeden zbiornik chyba na kosze, bo jest 26 minuta. Więc w sumie tutaj jeszcze trochę tego pola zostanie do koszenia. O, deszcz pada. Ciekawe, czy długo będzie padał. Sobie oczywiście przewinę ten deszcz. Nie będę deszczu kosił. Dwie godziny. Dwie godziny padał i 4000 zarobiłem, więc... A ja też... No, wiem, że się da wkosić deszcz, ale nie chciałem, żeby połowę plonów mi dawało. No to by zbyt duża strata była. Jakby mi dawało połowę słonecznika, co miało, no to kurde. Tyle stracił na tym. Jeszcze soja jest koszona w tym czasie, więc... Tylko nie wiem, czemu przez całe pole cofa, ale no dobra, nie chcę, by tam cofa. 53 FPS-ki, więc fajnie to działa. W sumie mogę tak półokrągło pojechać, jak tutaj zacząłem ten pierwszy przejazd. Myślę, że jakby tak półokrągło mocno nie wjechał, to byłbym w stanie dojechać. Dobra, tutaj żeby ładnie nawrócić, to przejadę sobie tak. O, dupkę zarzuciło. No i ogień. Siedem przejazd tutaj poprawy będzie i... Będzie długa, prosta. Więc może jednak sobie skoszę to na odcinku. Ten słonecznik, bo dużo mi zostało. Czy na dużo. Trochę jazdy zostało jeszcze, wiadomo. No ale... Ale w sumie do tego zbiornika też dosyć leci, więc... Zobaczymy, jak to będzie. To nie wiem, co mój kombajn odwalił na 13, ale... No dobra, niech mu będzie. Się później poprawi i tyle. Teraz powinienem wrócić i powinienem mieć prawie że pełny zbiornik, nie? Czekaj, bo robię teraz trzeci przejazd. No, czy ja teraz wrócę i będę miał pełny. No. Bo 60% już. No więc ja teraz wrócę i będę pełny zbiornik. 64% mam w zbiorniku. No i ogień. Nie no, fajnie idzie ten zbiór słonecznika, coś pięknego, nie? Tylko że kurde trzeba ciągle sypać, no bo daje ten słonecznik, daje jak widać. No, w idealu, jakbym kosił idealu, to też bym musiał się w sumie sypać często. Tylko, że wiadomo, tam był trochę, tam był jeden przejazd więcej bym zrobił. Bo to jest jednak 7 ton różnicy z górnika, więc... Ten jeden przejazd więcej bym zawsze zrobił. Dobra, niech się sypią koledzy. A miniaturki się zrobi wspólną. Dwa kombajny kosie będą tu. Nie gadaj, że ten. Yeah! Wyłączyło mi się to. No dobra. Wywalone to. Pewnie zaraz się zablokuje, no ale trudno.
Bo ile jest minut? Równo 30, więc sobie mógłbym kończyć powoli odcinek. Ale dokoszę sobie, ile wlezie. Ten jeden zbiornik tam jeszcze wejdzie do tego, do doćwara. 18, drodzy 28, no, jeden pełny nasypię mu i będę kończył odcinek, a resztę poza odcinkiem się skosi. Więc ten najgorszy jest tutaj skos, jest skoszony, więc teraz on będzie miał łatwą robotę po odcinku. Prościutko będzie miał, więc bez problemu będzie. Jak teraz widzę, jak on to daje. Oczywiście Fendik by na całość rzucił, bo ma dostosowany header. No tutaj niestety jest trochę przymały ten headerek. Znaczy header jest za duży do tego kombajnu, może tak. No ale dobra, dwa przejazdy i 44%. Nie no, robotka idzie jak ta lala. No, podoba mi się to, jak to idzie, nie? Coś pięknego. Mówię, jakbym tak miał jeszcze 10 minut odcinka? Znaczy, w sumie mógłbym zrobić, ale ja też nie chcę was przetrzymywać. Nie chcę was przeciągać. To raz, a dwa, że... Nie chcę was przeciągać, a dwa, że też nie chcę, żeby ten film był zbyt długi. A ja sobie tyle już to sobie tam po odcinku posiedzę. Około 2 godzin. Nie no, 2 godzin nie, ale z godziny na pewno mi zejdzie, zanim zaskoczę. Na 2. Bo na 2 będę kosił, więc... Więc godzina leciutko mi to zejdzie. Na pewno, przecież takie wielkie pole, jakoś nie. I te małe pola, więc... Trochę będzie do koszenia. Dobra, w sumie puszczę tego pracownika już. I ja podaję sobie do śwania i tam się zakończymy. Znaczy nie. Dobra, grzejesz. Wiem, że się zablokował i się wyłączył, no ale ja sobie ten dwa przejazdy zrobię po odcinku. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. No i będziemy się... Czekam aż... Dobra, rzędy już ma pełno, więc... Będziemy się żegnać. Więc co, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, papa. 33 minuty, na razie.